Siemano wszystkim. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy E39 2.0 na najazdach. A to dlatego, bo jest drobny problem. Ogólnie jakieś 2 dni temu znikło mi sprzęgło. Normalnie jechałem sobie trasą i pedał po prostu wpadł w podłogę, nie mogłem rzucać biegów. Jakoś dotoczyłem tutaj na mój warsztacik. No i co? I poczytałem trochę w necie, prawdopodobnie jest to wina wysprzęglika, a przynajmniej mam taką nadzieję. Wymienimy go i zobaczymy, ale z drugiej strony też wczoraj jak jechałem, no to sprzęgło jakby wróciło. Nie działa tak jak wcześniej, ale no, ale no działa jakby, nie? No ale wymienimy tak jak już mam i zobaczymy co coś da. Zaraz wam pokażę, gdzie ta część się znajduje. Widzicie, tutaj mamy osłonę, której nie będę wciągał. Jest skrzynia biegów. No i tutaj się znajduje właśnie wysprzęglik. Trzeba będzie odkręcić te dwie śrubki. No i odpiąć ten wężyk. No i wymienimy tą część, zobaczymy. No, na pierwszy rzut oka nie wygląda, jakby było coś z nią nie tak. Zobaczymy, czy coś się poprawi, czy nie. A więc to jest ten stary wysprzęglik. Udało mi się go wyciągnąć. I teraz tak, tu musimy odkręcić dwie śruby trzynastki. I on nam się odkręca, ale na początku z tego musimy wykręcić taką śrubą jedenastką kluczem. Odkręcamy, to wychodzi, ale z tego leje się płyn, więc albo musicie sobie tą rurkę jakoś czymś zatkać, albo ścisnąć ten przewód. I tak, ogólnie tu jest taki zaworek. Ja go nie wkręcałem do nowej, tylko zostawiłem, bo podobno jakieś tam sprzęgło lepiej działa, nie tam coś tam. No i ogólnie jest lepiej podobno bez tego, więc ja to zostawiłem przy starym i tamto normalnie się wkręca w to. No więc jadę teraz po płyn hamulcowy, no i będziemy odpowietrzać. Zbiorniczek się znajduje tutaj pod filtrem, trzeba zdjąć tą obudowę. Dobra, jadę po płyn. A więc mam płyn hamulcowy, zalewamy sobie do maksa. Jest akurat oznaczenie na zbiorniczku. Tam jest jeszcze takie sitko. Dobra, samochód stoi krzywo, więc tak zostawiamy. Jest tam mniej więcej na maksa. No i co, teraz, że jestem sam, będę musiał sobie jakoś poradzić z tym odpowietrzaniem. Ale już ogarnąłem sobie patent na to. Tak, wezmę sobie kawałek kijka. I tak, będę pompował sobie to sprzęgło. I później je zablokuję po prostu tym kijkiem. No i wchodzę pod samochód, odkręcam. Później znów pompuję, znów przytrzymuję i znów tam odkręcam i aż pedał będzie chodził normalnie. Patrzcie, tu blokuję sobie o pedał sprzęgła, tu o fotel. Dociskam sobie dojeżdżając fotelem. I co, wchodzimy pod auto. Tu mam rureczkę puszczoną. Tam do odpowietrznika. Biorę sobie klucz szóstkę i on jest tu. Co, luzuję sobie tą śrubkę. Już to widać. No i tutaj powinno powietrze wychodzić. No i u mnie to trzeba zrobić sporo razy, bo dużo oleju mi wyleciało, więc no, trochę mi to zajmie. No i tak w kółko, wychodzenie, wchodzenie, wychodzenie, wchodzenie, pompowanie. Ale aż pedał będzie taki jak był. Tutaj nam płynu schodzi, więc jest dobrze. A więc jeszcze dolałem na koniec płynu do maksa. No i co, no przejechałem się kawałek, no ze sprzęgło działa. Ogólnie no wcześniej też jakby działało, bo się tam poprawiło coś. Więc ciężko mi powiedzieć, czy to była wina tego. No ale jeżeli to się w przyszłości powtórzy, ja dosyć autem tu sporo jeżdżę, więc jeżeli będzie to samo co było, no to znaczy, że raczej jest to co innego. No więc cóż, no w tym odcinku widzieliście jak to zrobić mniej więcej.
No i to wszystko, dzięki za oglądanie.